Jerzy Jaroszewicz, jeden z najpotężniejszych ludzi PRL-u. Od końca II wojny światowej na szczytach władzy. Przez dekadę sprawował funkcję premiera. W 1980 roku odsunięty, oskarżony o malwersację i internowany. Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja zostali zamordowani w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w swoim domu w Aninie. Sprawców dotąd nie znaleziono. Czy mamy do czynienia z jedną z najsłynniejszych zbrodni doskonałych? Nie ulega wątpliwości, że była egzekucja na małżeństwie Jaroszewiczów poprzedzona torturami. Z ustaleń śledztwa wynika, że zabójcy przebywali w willi kilka godzin. W tym czasie torturowali Jaroszewicza i, co zastanawiające, opatrywali mu rany, a także zmienili koszulę. Związanej ofierze pozostawiono nieskrępowaną prawą rękę. Co podpisywał były premier lub wskazywał przed śmiercią, nie wiadomo. Podobnie jak nie wyjaśniono dotąd, jak napastnicy dostali się do domu w Aninie i jak poradzili sobie ze specjalnie szkolonym psem strzegącym willi. Żona Jaroszewicza, Alicja Solska, została zabita strzałem w tył głowy ze sztucera. Dlaczego były premier nie bronił się? Dlaczego pistolet, z którym nie rozstawał się, podobno nawet siedząc w fotelu, leżał nieużywany na stoliku? To kolejne pytania bez odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że od samego początku śledztwa popełniono wiele błędów i zaniechań. Wysłano zwykłych szeregowych milicjantów z rejonówki. Póki ściągnęli komendę stołeczną, tam zostało wszystko zadeptane. Amatorszczyzna wręcz niesamowita. Sprawców mordu dotąd nie znaleziono. Nie ustalono nawet przyczyny zbrodni. Tło rabunkowe, hipoteza, którą przyjęto zaraz po zabójstwie, nie obroniła się. Gdyby to robili kryminaliści, no to by zgarnęli przynajmniej te rzeczy, które były na widoku. W tym dużym pierwszym pomieszczeniu stał wazon przykryty, w którym były różne złote precjoza. Były naprawdę wysokiej ceny kilka obrazów na ścianie. Więc to był ślad. Nas nie interesowały sprawy materialne. Musicie o tym wiedzieć. Jak wynika z zeznań Jana, młodszego syna Jaroszewicza, zginęły jakieś nieokreślone bliżej dokumenty. Przede wszystkim szukano dokumentów. I to właśnie dokumenty są wspólnym mianownikiem kilku teorii na temat przyczyn śmierci byłego premiera. Jedna z hipotez dotyczy list konfidentów z Radomierzyckiego archiwum. Miałyby ją potwierdzać dokonane w podobny sposób zabójstwa Stecia i Fonkowicza, wojskowych, którzy towarzyszyli w 1945 roku Jaroszewiczowi przy wynoszeniu części niemieckich papierów. Zdaniem historyka Lecha Kowalskiego dokumenty w wyjaśnianiu przyczyn zbrodni z Anina mają kluczowe znaczenie, jednak nie chodzi tu o papiery z barokowego pałacyku. Moim zdaniem mord dokonany na premierze Piotrze Jaroszewiczu nie miał raczej związku z dokumentami przejętymi w 1945 roku przez premiera, kiedy to wszedł w posiadanie dokumentów niemieckich dotyczących, jak twierdzono powszechnie, ludzi związanych z aktualną władzą w Polsce i innych krajach demokracji ludowej. Ja twierdzę, że w latach 80. wartość tamtych dokumentów znalezionych przez Jaroszewicza, przejętych w 1945 roku, nie miała już żadnej nośności takiej, żeby zagrażać ludziom władzy, bo tamci już dawno przestali być czynnymi politykami, którzy mogliby być w tej dokumentacji. Natomiast uważam, że Jaroszewicz mógł być w posiadaniu dokumentów, które by w niekorzystnym świetle ukazały wówczas rządzących, zwłaszcza tych dwóch najpotężniejszych ludzi w latach 80., czyli generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Według innej hipotezy przyczyn zabójstwa Jaroszewicza należy szukać w czasach, gdy ten robił błyskotliwą karierę w Ludowym Wojsku Polskim. W ciągu dwóch lat od szeregowca doszedł do stopnia generała brygady. Nie mogłoby to się odbyć bez kurateli Moskwy. W
tamtych czasach Jaroszewicz miał sporą wiedzę na temat tzw. matrioszek, Rosjan, którzy przyjmowali nazwiska i życiorysy Polaków zamordowanych na terenie Związku Sowieckiego. Matrioszki wprowadzano potem do establishmentu wojskowego i cywilnego PRL-u. W drugiej połowie 1943 roku w obozie nad Oką Sowieci podrzucili w granicach 30-40 oficerów i kazali ich rozlokować w formacji Berlinga. To już był schyłek 1943 roku i nie kazali o nic pytać. I Berling to wykonał i również wykonał to generał Świerczewski. I w czym jest teraz tutaj rzecz? Otóż ci przywiezieni przez Sowietów zostali porozmieszczani w różnych z góry wyznaczonych przez Sowietów sektorach tego wojska, czyli część została ulokowana w służbie zdrowia, część w kwatermistrzostwie, część w pionie politycznym. Także wojsko było całe przez nich opanowane i oni tutaj realizowali ten typowo sowiecki interes. I to był taki trop właśnie związany z tym, co nazywamy tymi matrioszkami, wstawianych ludzi przez przedstawicieli NKWD. Jaroszewicz miał o tym opowiadać dziennikarzowi Bohdanowi Rolińskiemu w jednym z wywiadów do książki Przerywam milczenie. Według Rolińskiego mówił m.in. o kulisach śmierci generała Świerczewskiego, który miał za dużo wiedzieć o sposobie wprowadzania wyszkolonych sowieckich sobowtórów. Podobno generał NKWD Georgij Żukow wygadał się Świerczewskiemu przy butelce. Potem bardzo tego żałował i dlatego zaaranżował śmierć generała Waltera. Jeden z ministrów w rządzie Jaroszewicza, Aleksander Kopeć, twierdził, że były premier napisał liczące 1800 stron pamiętniki. Miały być opublikowane w trzech częściach, wedle jego życzenia, dopiero po śmierci. Treść tych pamiętników podobno znała żona Jaroszewicza, Alicja, i dlatego tragicznej nocy podzieliła los męża. Piotr Jaroszewicz był posiadaczem jakiejś wiedzy, ważnej wiedzy politycznej, najprawdopodobniej z początku lat 50. jako pierwszych kontaktów ówczesnej elity PRL z rosyjskim wywiadem. A jakie to były postaci, gdybyśmy zapytali? Przede wszystkim był to generał Jaruzelski, który miał za sobą, a to już dopiero po zabójstwo Jaroszewicza wyszło na jaw, miał za sobą kompromitującą współpracę z informacją wojskową. Był po prostu agentem, agentem wolskim, generał Kiszczak. To jest druga postać, które nie na darmo oni są nierozerwalnie związanymi towarzyszami od początku lat 50. do końca. Właściwie do śmierci, bo nawet przed ich śmiercią możemy mówić o pewnych tajemnicach, które oni mieli obydwaj wspólne. Nic mu nie grozi przez całe lata 80., bo on wie, że on nie może na ten temat mówić, o co podejrzewa Jaruzelskiego, o co podejrzewa Kiszczaka czy innych z wierzchołka tej władzy partyjno-mundurowej. Bo on wie, że oni są przy władzy. Natomiast kiedy oni tracą władzę, zarówno Jaruzelski i Kiszczak, i mamy ten rok 90, 91, to on się już ich nie boi. Oni zaczynają się jego bać. I Jaruzelski, i Kiszczak. No i wtedy w tych okolicznościach dochodzi do mordu na premierze Jaroszewiczu. O tym, że ta zbrodnia miała motyw polityczny, był przekonany Rosjanin Piotr Kostikow. Kostikow w latach 1964-1980, szef polskiego sektora Wydziału Łączności z bratnimi partiami krajów socjalistycznych KC-KPZR, napisał o tym w swojej książce Widziane z Kremla. Znajomi Jaroszewicza opowiadali podczas śledztwa o obsesyjnej wręcz nieufności Jaroszewicza. Już kilka lat przed śmiercią bał się, że zostanie zabity i nie rozstawał się z pistoletem. Bał się też podsłuchów, nikogo nie wpuszczał do domu bez wcześniejszego umówienia się.
to wcale nie znaczy, że on nie przyjmował innych swoich przyjaciół. Przyjmował, o tym się nawet mówi, że wtedy, gdy się analizuje, w jaki sposób to morderstwo mogło nastąpić, jak uśpiono psa, to przecież mówiło się o tym, że w momencie, gdy go odwiedzają jego znajomi, jego przyjaciele, to pies jest chowany specjalnie, żeby ci ludzie się nie bali, bo to był pies niezwykle agresywny. Nawet Jaroszewicz nie musiał wiedzieć, że jeden z jego pięciu najlepszych przyjaciół, staruszków chodzących już o lasce i ledwo doczłapiących się do jego willi, że jest nadal na usługach wywiadu rosyjskiego. Oskarżonych o dokonanie tej zbrodni zatrzymano w kwietniu 1994 roku. Krzysztof R., faszysta, Wacław K., Niuniek, Henryk S., Sztywny i Jan K., Krzaczek, nie przyznali się do winy. Ostatecznie wszyscy zostali uniewinnieni, a Skarb Państwa wypłacił im wysokie odszkodowania za niesłuszne aresztowanie. Policjanci i prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwo, awansowali. Nadzorował to prokurator, który miał na swoim koncie takie sprawy, które mogły bardzo szybko go na początku lat 90. wykluczyć z prokuratury. Jako człowieka, który ma za sobą tą brzydką prokuratorską przeszłość PRL-owską. Więc on musiał odnieść sukces. I tym sukcesem było właśnie spreparowanie tej szajki prymitywów z Mińska Mazowieckiego. Przygotowanie tego, wedle tego toru oskarżenia, zakończyło się do tego stopnia kompromitacją, że prokurator musiał wnosić to w ogóle na skalę chyba europejską, jeśli nie światową. Jest przypadek, kiedy prokurator wnosi o uniewinnienie oskarżonych. Ci ludzie, którzy dokonali tej zbrodni, to byli ludzie, którzy wywodzili się z resortu spraw wewnętrznych. Istniały tam komórki, które były wyspecjalizowane w tak zwanym, bo się nazywało bezinterwencyjne wtargnięcie na obiekt. Oni nie wchodzili do domów, powiedzmy, z kopa, wyważając drzwi. Oni wchodzili, używając kluczy, zamków. Nie pozostawili prawie w ogóle śladów. Tego rodzaju zabójstwa zwykle, bo to jest taka tradycja uboska, zwykle robi to zawsze mieszanka dwóch służb. Służb rosyjskich, które w formie konsultacji, nazwijmy to, albo w formie nadzoru, albo odwrotnie, w formie właśnie egzekutora, ale z udziałem służb polskich, które znają ten teren, znają obyczaje danego człowieka. Jest rzeczą charakterystyczną także dla działania tego rodzaju służb, że one potrafią w sposób perfekcyjny od razu stworzyć taką sytuację, która będzie właściwie determinowała sposób myślenia śledczych. I to jest zawsze połączenie takich dwóch elementów. Pozostawianie pewnych śladów, które są wynikiem dla normalnie myślącego człowieka jakiejś nieudolności, jakiegoś braku profesjonalizmu, a i z drugiej strony pokazać, że to nie był przypadek. Zawsze służby i polskie, i rosyjskie zostawiają taki ślad, że to była nasza robota. Tylko tyle, że to jest nie do udowodnienia. Tego dnia, 1 września nad ranem, jeden z mieszkańców po sąsiedzku, który wyszedł z psem, on widział wybiegających nad ranem trzy osoby. I te osoby się później pojawiają również w innych mordach, bo to jest tak, to jest kobieta, krótko ostrzyżona, o jasnych włosach, bardzo wysoki mężczyzna, barczysty, on mówił, że wyglądał jak atleta, i mężczyzna średniego wzrostu. Ta sama trójka została zidentyfikowana przez kierowcę autobusu na ostatnim przystanku w rejonie Powązek, którzy wysiadali po 23 w nocy. I na drugi dzień znaleziono martwego księdza Niedzielaka, prawda, na parafii powązkowskiej. Ta sama grupa, kobieta z krótkimi włosami jasnymi, mężczyzna, atleta i średniego wzrostu, pojawia się również w Białymstoku, gdzie na drugi dzień znajdują również martwego księdza Suchowolca.
Uprzejmie informuje, że śledztwo w sprawie udziału innych osób niż osądzone w zabójstwie byłego premiera oraz jego żony dokonanego nocą z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w Warszawie przy ulicy Zorzy pozostaje w toku. W ramach postępowania przeprowadzanych jest szereg czynności procesowych oraz ekspertyz kryminalistycznych. Prokurator, przeprowadzając dowody, korzysta z nowoczesnych technik kryminalistycznych, a także doświadczeń z innych śledztw dotyczących zbrodni popełnionych kilkanaście lat temu, a w których udało się ustalić sprawców. O wynikach przeprowadzonych badań oraz dalszych planowanych czynnościach nie możemy informować z uwagi na dobro śledztwa. Z poważaniem Marcin Saduś, rzecznik prasowy, Prokuratura Okręgowa Warszawa, Praga w Warszawie.